Po pierwsze, musimy powiedzieć o ludziach, nie o systemach łączności, bo to jest tylko element wspierający. Po pierwsze, są najważniejsi ludzie. Wykształcony żołnierz, przygotowany, wyszkolony, to jest element, czynnik niezbędny. Następnie, żeby go złączyć w jeden system, w jedną sieć, musimy go skorelować za pomocą środków łączności. Oczywiście przyszłość należy do środków łączności cyfrowej, oczywiście utajnionej. Bez tego nie możemy mówić na współczesnym polu walki o skutecznej łączności. Jeżeli mamy łączność archaiczną, patrzmy analogową, to znaczy jakbyśmy tej łączności nie mieli. A więc cyfrowa łączność o hoppingowej częstotliwości, kodowaniu i tak dalej, to jest podstawa, która musi być na polu walki. Kwestia, ile tych środków mamy mieć, jakie nasycenia ma być tymi środkami, to jest sprawa do dyskusji oczywiście, bo nie każdy szeregowy z półmilionowej armii musi mieć łączność bezpośrednio z naczelnym dowódcą. Mówimy to o łączności na poszczególnych szczeblach, czyli w drużynie, w plutonie, zarówno w łączności pomiędzy żołnierzami, czyli w poziomie, jak również przełożony podwładny. Niezbędny oczywiście jest dostęp do łączności ze wsparciem, co na współczesnym polu walki musi być brane pod uwagę. Dotychczas rozważaliśmy w tradycyjnym systemie łączność, jak wspomniałem, sieci równorzędnej i z przełożonym mieć zawsze łączność. Obecnie musimy mówić o przynajmniej trzeciej sieci łączności dostępie dla każdego, czyli do sieci wsparcia. Czy to będzie wsparcie lotnicze, czy wsparcie współdziałanie z innymi rodzajami wojsk, innymi elementami, to jest podstawa. My systemy załogowe posiadamy i oczywiście przyszłość zdecydowanie należy do systemów bezzałogowych, niemniej jednak te systemy ktoś musi obsługiwać, ktoś musi nimi operować, dowodzić nimi. Ze zwalczaniem środków bezpilotowych wszyscy mają problemy. Z tego prostego powodu te systemy mogą być od bardzo małych, niskokosztowych po potężne, już obecnie nawet samoloty odrzutowe, bezzałogowe. Dlatego zwalczanie też musi być dopasowane do tego rozmiaru. Ale też musimy myśleć nie tylko o tym, żeby je zwalczać. Oczywiście jest to bardzo ważne i trzeba szukać sposobu, czy to kinetycznych, czy niekinetycznych, elektronicznych, ale również trzeba wyjść dalej. Niekoniecznie trzeba strącić wszystkie drony, bo można wyeliminować tego, kto nimi kieruje, steruje, czy je wysyła. Nie ma cenniejszego niż życie żołnierza, życie ludzkie. Dlatego element pomagający żołnierza to będzie po prostu ten bezzałogowiec, to musimy nazwać jako wysunięte ramię żołnierza, wysunięte jego uzbrojenie, które on może wysłać przed siebie w jakiś rejon zagrożony, niebezpieczny, żeby coś sprawdzić, czy nawet walczyć. Natomiast on zawsze będzie, żołnierz zawsze będzie gotowy do walki, nawet gdy utraci tego swojego zdalnie sterowanego bezzałogowca, czy też pojazd lądowy. Nasycenie jest zawsze ważne, bo ktoś mówi, w masie siła, tak? Siła jest. Nasycenie musi być, jest taka zasada ekonomii sił, czyli tyle, ile jest niezbędne, żeby wykonać zadanie. Żeby nie przesadzić z ilością, z wartością. Z reguły przy takim silniku, jaki my mamy po drugiej stronie, ta ilość będzie zawsze niewystarczająca. Dlatego też musimy jednocześnie myśleć o bardzo wysokiej jakości oraz świetnym przygotowaniu tych, którzy będą walczyć. To żołnierz jest tym, który posiadający wysokie wyszkolenie oraz morale może być decydujący na polu walki. Jeżeli mówimy, że morale to jest jak 3:1 w stosunku do innych żołnierzy, żołnierz zmotywowany, to jeżeli przemnożymy zmotywowanego żołnierza, bo takich w Polsce mamy bardzo dobrze zmotywowanych żołnierzy, a do tego świetnie wyszkolonych, to wynik tego mnożenia będzie doskonały.